Dzień dobry, witajcie. Poniedziałek, godzina 11. Przed południem, jak zapowiadałam, wychodzę z kamerą na miasto. Dzisiejszym punktem docelowym jest lokalny Farmers Market, a po drodze kilka ciekawostek. Mam więc nadzieję, że Was nie zawiodę. Odwracam kamerę i idziemy. Jesteśmy na Hollywood Boulevard. Powiedziałabym, że w tej spokojniejszej i mniej turystycznej części, gdzie mamy trochę bloków, a po naszemu to apartamentowców. No i będą też domy, domki jednorodzinne, nawet niektóre malutkie domki. Wiele razy pisaliście, że jakaś dziwna, śmieszna ta zabudowa w LA, taka trochę nijaka. Mogę więc powiedzieć, że właśnie taka niska zabudowa tutaj jest charakterystyczna dla tych rejonów. Dawniej wysokich apartamentów nie budowano, głównie to chyba ze względu na trzęsienia ziemi. Natomiast kiedy wejdziemy w uliczkę tych zwykłych domków, to zobaczycie, jak tam wszystko jest zróżnicowane. Niejedna osoba by powiedziała, że każdy z innej parafii, ale będą również elementy charakterystyczne, które mogą się kojarzyć ze stylem, powiedziałabym, Ameryki Południowej, a to z tego względu, że przecież kiedyś, dawno, dawno temu, te rejony należały do Meksyku. Minęliśmy przed chwilą, nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę, czy nie, ale choinkę i to jest kolejna rzecz, o której mogę Wam opowiedzieć, ale również rzucają mi się w oczy cytrynki. Tutaj ktoś ma jakiś w donicy posadzony mały krzaczek, ale tutaj widzę, że jest normalnie rosnący. Jeszcze malutkie cytrynki, a tutaj już są z drugiej strony, nie wiem, czy będzie na kamerze dobrze widać, czy nie, ale tam mamy już duże wyrośnięte cytryny i kolejna rzucona choinka. Słuchajcie, z tymi choinkami sytuacja wygląda tak, już chyba kiedyś o tym wspominałam, ale pozwolę sobie, że się powtórzę, a mianowicie, kiedy przyleciałam pierwszy raz w życiu do Stanów, był to 27 grudnia i nie zapomnę tego nigdy, kiedy wracając z lotniska podjeżdżamy z Pawłem do garażu, a tam przy wjeździe na trawniku sterta rzuconych choinek. A byłam bardzo zdziwiona, jak to jest możliwe, że w pierwszy dzień po świętach wszystko jest wyrzucane. I powiem Wam szczerze, że niektórzy ludzie to są po prostu takie leniuchy, że potrafią choinkę wyrzucić nawet i z oświetleniem i ozdobami. O, żeby nie było, że bzdury opowiadam, to tutaj kolejne. Potrafią wyrzucić choinkę z ozdobami, no i takie choineczki sobie leżą, aż ktoś się zlituje i je zabierze i zazwyczaj są to po prostu służby sprzątające z miasta. A powiem Wam, że ta choinka jeszcze pachnie. I weszliśmy w uliczkę między domkami. Powinno być trochę ciszej i spokojniej. Ostatnio jeden z widzów napisał, że podczas jego pobytu w Kalifornii rozbawiły go, a wręcz zaskoczyły drewniane słupy z wiszącymi kablami.
Także tak, kochani. U nas też są takie drewniane słupy. Widz miał rację. Pozdrawiam widza. Trochę idę pod słońce, ale mam nadzieję, że tragedii nie będzie. A jeszcze gdzieś tam po drugiej stronie rzuciły mi się w oczy kolejne krzewy z cytrynkami, więc tu wam mogę powiedzieć, iż w naszej południowej Kalifornii wiele osób koło domu sobie hoduje, sadzi właśnie cytrusy, nie tylko cytryny, ale i pomarańcze, mandarynki. Można też spotkać, że ktoś ma awokado, także to jest akurat fajna sprawa. Co wam miałam powiedzieć? Jesteśmy między domkami. Domki są malutkie. Często jest to na przykład two bedroom, czyli salon, kuchnia i dwa pokoje, jedna lub dwie łazienki. No i wyobraźcie sobie, że tutaj w Hollywood poniżej miliona dolarów można kupić tylko mieszkanie jedno, dwupokojowe. Natomiast domu w cenie miliona dolarów w Hollywood niestety nie kupimy. Ten domek jest dość, bym powiedziała, sympatyczny. No i chyba taki typowo styl amerykański, bardzo ładny. Chociaż ja wam powiem szczerze, że na tych wszystkich stylach domów jakoś się szczególnie nie znam, aczkolwiek tak jak ten na przykład gdzieś tam kojarzył mi się z filmami, więc mogę powiedzieć z amerykańskimi filmami, że tak, będzie to na pewno trochę gdzieś tam ten styl amerykański, po drugiej stronie też podobny z tą taką typową werandą z patio albo z porch, jak to mówią, na której ludzie często przesiadują. Widzicie, że mija mnie tu dość sporo osób. A to dlatego, że powyżej jest słynny Runyon Canyon Park i, no i ludzie wracają sobie z tego hikingu. Ceny domów, jeszcze wrócę do tego tematu, taki jak na przykład tutaj domek, też mały, 1 400 000, 1 600 000, 800 000 i wzwyż. Kiedy ostatnio patrzyłam z ciekawości na ceny właśnie takich małych domków tutaj, to o, i mamy następne cytryny, to jeden, który był do sprzedaży, o ile dobrze pamiętam, jedną uliczkę stąd, kosztował 3 600 000, ale był to już dom, który miał cztery sypialnie, także był większy. No i doszliśmy, moi drodzy, do słynnej szkoły, może przejdę, na Gardner Street. A czemu słynnej szkoły? To już wam pokażę. Dlatego, że tutaj znajduje się Michael Jackson Auditorium. Jestem ze złej strony, nie wsadzę kamery przez dziurę w siatce. Idę z drugiej strony. Szkoła słynna, busy wycieczkowe tutaj przyjeżdżają, no i tłumaczą turystom, że tak, tutaj do tej szkoły chodził Michael Jackson. Tak naprawdę uczęszczał tutaj tylko przez 6 miesięcy w wieku 11 lat, kiedy przeprowadzili się z rodziną z Indiany do Kalifornii i zaczynali swoją trasę koncertową z zespołem Jackson 5. W 1989 roku tą salę koncertową, tą salę szkolną, gdzie tam jakieś, wiecie, w Polsce byśmy powiedzieli, że odbywają się apele, imprezy i tak dalej, właśnie nazwano jego imieniem. W internecie można zobaczyć stare filmiki, kiedy on właśnie tutaj był, śpiewali razem piosenki i tak dalej, także jak ktoś jest fanem, lubi takie rzeczy, to można to odszukać. Natomiast ja wam mogę powiedzieć jeszcze jedną ciekawostkę, że kiedy wyszła afera i Michael Jackson był oskarżony o molestowanie dzieci, to rodzice właśnie z tej szkoły domagali się, aby zdjąć nazwę. No i przez jakiś czas ten napis
Michael Jackson Auditorium był po prostu zabity deskami, takim playwoodem, nie wiem, to po polsku chyba płyty pilśniowe. W każdym razie tak, albo płyty OSB, w każdym razie takimi płytami. Tu dla młodszych dzieci, bo że jest to szkoła podstawowa, to mają plac zabaw. Typowa amerykańska szkoła, szkoła publiczna. Tutaj widzę jakieś są malunki. No, szkoła jak szkoła. Po drugiej stronie również domki, malutkie domki, tak jak mówię, wartość takich domów pewnie koło 2 milionów, 2-3 milionów tych naprzeciwko, ale zawsze się śmiejemy z Pawłem. Mamy kolegę, który mieszkał tutaj w Hollywood i on zawsze tak z przymrużeniem oka mówił, że przecież nie każdy może mieszkać w Hollywood. No i śmialiśmy się z tego, no ale ceny są jakie są. Zaraz będziemy przecinać Sunset Boulevard i będzie to dokładnie miejsce, w którym byłam na jednym z moich poprzednich filmików. Tutaj widzimy, że już są jakieś biznesy, no ale też jakoś super zachęcająco one nie wyglądają. No ale coś tu się dzieje, ludzie są, także jest ok. Kolejna fajna rzecz, a mianowicie, kiedy byśmy tędy nie przejechali, zawsze stoją tutaj takie dwa motorki z przyczepką. Trudno jest mi powiedzieć, no bo wiecie, ja kobita, to się nie znam na tych tematach, czy to są amerykańska produkcja. Może któryś z panów oglądających mój kanał będzie wiedział. Podam wam, o, tu jest nazwa Ural, ale trudno jest mi powiedzieć. W każdym razie motory z przyczepką i mnie osobiście kojarzą się z filmami wojennymi, więc ja bym powiedziała, że to takie trochę niemieckie z czasów wojny, tak mi się to kojarzy, ale podejrzewam, że może one wcale nie są niemieckie, tylko właśnie amerykańskie. Nie wiem. Jeśli coś wiecie na ten temat, to napiszcie w komentarzu, ale fajnie, rzadko spotykany ogólnie widok. No i tutaj widzę, że jest lokal do wynajęcia. Dobra, idziemy. Idziemy dalej. I jesteśmy na Sunset. I mam dla was kolejną ciekawostkę. Wyobraźcie sobie, że ludzie tutaj nadal robią tak zwane garage sale albo yard sale, czyli wszystko, co jest im niepotrzebne, wyciągają przed dom, reklamują się na ulicy, obklejają supy, jak najbardziej kolorowe, rzucające się w oczy. No i siedzą cały dzień przed domem, mając nadzieję, że ktoś przyjdzie i coś u nich kupi. Zazwyczaj sprzedają rzeczy po dolar, 2, 3, 5. Naprawdę, naprawdę tanio. A może w sumie kiedyś zrobię taki odcinek, że pójdę na taki garage sale i pokażę wam, co tam można ciekawego znaleźć. Po przeciwnej stronie mamy Fire Station numer 41 w całym LA County, czyli Los Angeles i miasteczka wokół niego, jest aż 177 remiz strażackich. Ta akurat jest zamknięta. W sumie zawsze, kiedy chodzę z Miją tędy do parku, to przed południem nigdy nie jest otwarte. Natomiast kiedy na przykład wracamy z zakupów po południu, to bardzo często panowie czyszczą, pucują wozy strażackie. Można do nich
podejść, zagadać. Są bardzo mili, sympatyczni, można sobie zrobić zdjęcie, jeśli się poprosi, więc gdybyście kiedyś zwiedzali i mieli ochotę, to miejcie odwagę i chętnie sobie zrobią z wami zdjęcie. Dzieci również mogą wejść i zobaczyć, jak ten wóz wygląda, bo kiedyś nasza Mia, akurat nie w tym miejscu, ale w Beverly Hills, Coldwater Canyon Park, też tam była, także tak. Natomiast odnośnie tego miejsca, tej jednostki, tej remizy, mam dla was ciekawostkę. Będę szła dalej, będę wam opowiadać. A pewnego dnia jedna z moich znajomych, mogę powiedzieć koleżanek, kiedy rozmawiałyśmy o kręceniu filmików, mówi do mnie: o, czy wiem, że w tym Fire Station tutaj na Sunset i Gardner jest jeden słynny strażak. Ja mówię, że nie wiem, nie mam pojęcia. No i wyobraźcie sobie, że pracuje tutaj pan, który wcześniej był aktorem. Nazywa się Michael Vitter. No i jeśli wam nic to nazwisko nie mówi, to się nie przejmujcie, bo mnie również nie. Grał w kilku filmach, ale było to dość dawno temu. Najbardziej znany film, w którym on wystąpił, ma nazwę Sandlot z 93 roku i to była taka typowa komedia sportowa, typowa amerykańska komedia sportowa. No i ona mi powiedziała, że tak, to był mega popularny film. Mogę wam dać trailer. Zobaczycie, czy ktoś z was kojarzy, czy nie. Może chociaż jeden z moich widzów. W każdym razie po latach pan znudził się aktorstwem, znudził się Hollywood i postanowił zostać strażakiem. Także podejrzewam, że pewnie mu to wyszło na dobre. Powiem wam szczerze, że trochę mnie drażni to, że idziemy pod słońce, no ale cóż, nie dam rady iść inaczej. No i mam nadzieję, że nie będzie to jakoś super tragicznie, te promienie się odbijały. Ja wiem, że będziecie pisać, że powinna mieć filtr na obiektyw i tak dalej, ale nie, na tą kamerę nie mam filtra, więc nagrywam tak, jak jest. No i przed nami budowa. Powiem nawet, że i ogromna budowa. Nie wiem, czy będą panowie dzisiaj pracować, bo dzisiaj w ogóle mamy święto, Martin Luther King Day, ale tam wcześniej widzieliśmy, słyszeliśmy, ja słyszałam, że ktoś gdzieś coś kuł i wiercił, więc pracują. Panowie od śmieci też pracowali, a nie, są panowie, pracują. I to jest ogromna budowa. Tutaj oczywiście będą mieszkania. No i słuchajcie, co wam mogę powiedzieć? Jak w Los Angeles zamykają się lokale, restauracje, bary, tak dużo się buduje. O, nie wiem, czy tu coś widać. Buduje się mnóstwo, przemnóstwo apartamentowców. Po prostu deweloperka kwitnie. O, ja się wysiliłam, żeby przez dziurę pokazywać, a tu widzicie, tak wygląda cała budowa. No i też wam wspominałam, że przymierzam się do tego odcinka, żeby wam trochę o tym poopowiadać. A tu jeszcze jedna ciekawostka. Przenośne krany do mycia wody. To już jest standard, ale napiszcie, czy spotkaliście się kiedyś z takim kranem. Jest mydło i tutaj na dole przyciskamy nogą. Kiedy przyciśniemy, wylatuje woda. Jest to również bardzo popularne.
i dotarliśmy na targowisko. Pewnie trochę inaczej je sobie wyobrażaliście. W każdy poniedziałek od 9 rano do 2 po południu tutaj na parkingu tuż przy samym parku rozkładają się farmerzy, którzy sprzedają podobno produkty zdrowe i organiczne, a z pewnością trochę droższe niż normalnie w sklepie. Ja chciałabym kupić szczypiorek i koperek na zupę koperkową. Nie wiem, czy ktoś z Was jeszcze jada zupę koperkową z lanym ciastem. Nasza Mija uwielbia. Może jeszcze jakieś buraki i co się trafi, pod warunkiem, że ceny nie zwalą mnie z nóg i że nie wyrzucą mnie stamtąd z kamerą. Także chodźmy, zobaczmy. Powiem Wam jeszcze, że kiedy chodziłam tu do szkoły, to przewijały się różne tematy i pamiętam, jak raz zaczęli rozmawiać na temat jedzenia organicznego, bo to takie modne, żeby jeść wszystko bio, kupować w Whole Foods. No i tak siedzę, słucham, jak gadają te wszystkie fancy, szmensy, wyfryzurowane, wypicowane dziewczyny, co na wizie studenckiej marzą, że poznają milionera w LA i już nie będą musiały utrzymywać statusu. Takie, co to piszczą, kiedy jedna drugiej opowiada, że jechała w weekend Teslą. Z jakiego kraju były, to już mało istotne. W każdym razie siedzę, słucham i nic się nie odzywam. A nauczyciel pyta: Joanna, a ty co myślisz? Jak pyta i chce wiedzieć, to mu powiem, co myślę, co mi tam zależy. I mówię, że teraz moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak jedzenie organiczne. Chyba, że sam sobie wyhodujesz w ogródku i podlewasz wodą. Prawdziwe jedzenie organiczne to było może 30, 40, 50 lat temu u mojej babci na wsi daleko za miastem. I mówię do nich, że ktoś po prostu wpadł na taki biznes, żeby podzielić jedzenie na zdrowe i to mniej zdrowe, na organiczne i nieorganiczne, na jedzenie dla biednych i bogatych, no bo skoro to jest zdrowsze, to i więcej można na tym zarobić. Dawniej przecież czegoś takiego nie było, dawniej wszyscy jedli to samo. I mówię, że to jest wszystko wykreowane. W momencie wszyscy zaczęli się ze mnie śmiać, łącznie z nauczycielem. No a że jestem osobą wrażliwą, to zrobiło mi się trochę przykro, ale swoje sobie pomyślałam i nigdy więcej nie wdawałam się w dyskusję, no chyba, że ktoś mnie zapytał. No i właśnie, jak to jest z tym jedzeniem organicznym? W Polsce mówicie na to, ile dobrze pamiętam, bio, więc ja jestem tak 50 na 50. Niby z jednej strony myślę sobie, że to taki trochę naciągany biznes, ale sama też kupuję dużo produktów ze znaczkiem organic. Oczywiście nie wszystko. Czasem czuć dużą różnicę w smaku, czasem jest różnica w wyglądzie, ale i też nie zawsze. Opowiadałam Wam historię, jak kiedyś osoba pracowała w sklepie i jej cała dniówka polegała na przebieraniu dostawy awokado. Brzydkie z plamkami jako organic, ładne nieorganic. Natomiast znajoma osoba pracująca w firmie organic mówi, że wszystko jest pryskane. Tyle, że organic mniej i czym innym, bo inaczej by nic nie urosło. Są więc pewne standardy, których muszą się trzymać firmy, aby jedzenie było zatwierdzone jako bio i tyle. Tutaj u nas w Stanach jest to zatwierdzone przez FDA i USDA. No i fajnie, że mamy takie jednostki, że ktoś to kontroluje. Tyle, że druga strona medalu, czy te wszystkie organizacje i korporacje produkujące jedzenie martwią się o nasze zdrowie, czy o swój stan konta? Czy działają na korzyść producenta, czy konsumenta? A szczęśliwi więc ci, którzy mają kawałek pola, ziemi czy ogródek koło domu i sami sobie mogą uprawiać warzywa i owoce, prawda? Ale zobaczmy, co mamy tutaj na tym targowisku, bo chodzę tak między tymi straganami i pierwsze, co rzuca mi się w oczy, to że nikt nie ma kasy fiskalnej. Są tylko wagi i kalkulatory, a klienci w większości, z tego co widziałam, płacą gotówką albo aplikacją przez telefon. Zobaczmy, co tutaj mamy. Pomidorki piękne, ale co rzuca mi się w oczy, to te
te jakże niedoskonałe pomidory, nieregularne kształty, porowate, takie jak niegdyś u babci w ogródku. I widzę, że cieszą się one zainteresowaniem, bo panie pakują do siatek. Poza tym popatrzcie na te cytryny. Powiem szczerze, twarde jak kamień, ale trochę inaczej wyglądały cytryny, które mieliśmy ostatnio od naszych znajomych, ale te, powiedziałabym, no, jestem w stanie uwierzyć. Mamy koperek. No, pachnie, ładnie pachnie. Także koperek z pewnością kupię. Jest i również pietruszka, mięta i oregano. Także fajnie. Widzę, że szczypiorek się wysprzedał, także trudno, szczypiorku nie będzie. Podejrzewam, że z samego rana jest tutaj więcej klientów, więcej ludzi i niektórzy mają już puste kosze, ale to dobrze. Zobaczcie, takie małe marcheweczki. Chyba też wezmę takich małych marchewek trochę dla Mii do chrupania, bo są super. Za chwilę się tu wrócę. Co dalej? Co dalej, moi drodzy? Tutaj pan mnie zachęcał, że robi pickles i kapustę kiszoną, no ale stwierdziłam, że nie będę mu tłumaczyć, że ja z Polski i że ja wiem, co to prawdziwa, dobra kapusta kiszona. Jedno ze stoisk naprawdę bardzo mi się spodobało, a mianowicie, kiedy zobaczyłam te wszystkie jajeczka, czuję się jak w domu, jak na placu targowym w Polsce. Jedyna rzecz, na którą zwracam uwagę, to te ogromne ziemniaki. Poprosiłam panią z ciekawości, żeby zobaczyć. I jeden taki ziemniak ma aż funt 37, czyli ponad kilo. Także bardzo dużo. Zapytałam panią, czy to jest organik, ale pani szczerze powiedziała nie. Zaczęłyśmy rozmawiać. And what did you say when I told you I'm from Krakow? Oh, I said I had a lot of friends from Krakow and Warsaw. That's and nice. They only taught me bad words, but I do remember piękna and dzień dobry. Dzień dobry, yes, that's nice. What was another word that I know? No, just those. Yeah. Those are the good ones I know. Okay, so let's advertise your business. So, thank you. Yes, my chickens are only veggie fed, no corn, no soy, no hormones, no antibiotics. They're completely veggie fed. It's a farm owned by my family, so it's all family working at the farm. Our produce are only ladybugs, praying mantises, and chili water. No chemicals at all. Okay, so let's explain this potato. Yeah, because I asked you if it's organic, and you told me? That I'm not certified organic because it's expensive for me. But we use chili water, ladybugs, and praying mantises for any of our produce. And then we get left it in the ground for a longer period of time than we're supposed to. That's why it grows bigger. Of course. But this is a russet, a golden russet. So it's not your regular russet potato that you find at the store. It's more buttery and more creamier than your regular russet. Okay, so we can still eat this with no worries. Yeah, okay. No worries. Thank you. Thank you so much. Thank you. I will back to you. Thank you. Okej, kochani, aż mi się buzia śmieje z drugiej strony. Jeszcze chciałam wam pokazać, tutaj są piękne mandarynki, po które z pewnością wrócę dla Mii, ona uwielbia, i również pomarańcze, odmiana nawą, bardzo dobre. Natomiast te u nas w sklepach są z trójką z przodu, także trójka z przodu, definitywnie tego nie kupujemy. Tutaj mamy i oliwki, oliwę z oliwek. No, fajne rzeczy, naprawdę fajne. I stwierdziłam, że usiądę spokojnie w parku, dlatego że kupiłam trochę tych produktów i gdzieś tam na chodniku byłoby mi ciężko wam pokazać. U sympatycznej pani, z którą udało nam się porozmawiać, wzięłam 6 jajek za $5 i powiem szczerze, że $5 za 6 sztuk to dość sporo, bo w sklepie możemy kupić 12 organicznych jajek za $5, ale mam nadzieję, że
poczujemy różnicę w smaku i że było warto. Oprócz tego wzięłam u niej również ziemniaki, w sensie takie zwykłe, mniejsze, wyglądające trochę normalniej. Za 6 sztuk zapłaciłam $4. Oprócz tego pani stwierdziła, weź i spróbuj tego ziemniaka, więc dała mi go za darmo, bez dodatkowej opłaty. Powiedziała, spróbuj i następnym razem dasz mi znać, więc zobaczymy. Skoro tak mówiła, to pewnie wie, co mówi. Oprócz tego, tak jak wspominałam, wzięłam dla Mii marchewki, te malutkie marcheweczki i za tą ilość zapłaciłam $1. Kupiłam również słoiczek miodu. Jedyna rzecz, która mi się nie podoba, to że jest on plastikowy. Oczywiście z takiego twardego plastiku, aczkolwiek fajnie, gdyby był on szklany. Wzięłam również dwa te pomarańcze. Mia bardzo lubi sok z pomarańczy. Jeśli będą rzeczywiście dobre, to następnym razem weźmiemy ich więcej. Za dwa pomarańcze zapłaciłam $2. Mam również buraki do obiadu. Buraki kosztowały $3. No i upragniony koperek. Koperek, powiedziałabym, że jest trochę w stanie agonalnym, zwiędnięty. Nie wiem, czemu do tych pojemników nie nalewają wody, tak jak to zawsze w Polsce było, że wlewa się wody. No, trochę pachnie, ale czy jest organiczny, jakby to powiedział Amerykanin? Who knows? Nie wiadomo. Z pewnością ostatnią rzecz, jaką mieliśmy organiczną u nas w domu, to były cytryny przywiezione od naszych znajomych z Palm Springs, które oprócz gorącego słońca są tylko podlewane samą wodą. Zrywaliśmy je sami z krzewów i skórka takiej cytryny to jest, no żebym nie przesadziła, może 2 mm. Soku z jednej małej cytryny około 1/3 szklanki i kiedy ktoś pokaże mi, przyniesie na przykład właśnie taką cytrynę ze sklepu z naklejką organik, to ja jedynie co mogę zrobić, to po prostu się uśmiechnąć. Ja ogólnie, generalnie rzecz biorąc, mogę jeszcze wam powiedzieć, że takie farmers market często były demaskowane na filmikach na YouTubie, dlatego że osoby przyjeżdżające tutaj nie są ani żadnymi rolnikami, ani farmerami, a zwykłymi handlarzami, których jest to sposób na życie. Biorą te produkty zazwyczaj od dostawcy czy z jakiejś hurtowni i po prostu przez cały tydzień jeżdżą w przeróżne miejsca w mieście. No i tak wygląda ich biznes. Ja sama na temat produktów organicznych mogę powiedzieć, że kiedy chodzę po sklepie i w swoim koszyku mam, nie wiem, jabłko, banan czy cokolwiek innego z naklejką organik, no to gdzieś to lepiej działa na moją głowę, bo wiem, że przynajmniej chociaż trochę, może jest to zdrowsze. Nie ma w tym tyle chemii, co w nieorganicznych produktach i może chociaż dłużej człowiek będzie żył. No ale oczywiście nie mogę powiedzieć, że wszystkie produkty kupujemy organiczne, bo tak nie jest, bo bym skłamała. No i wiadomo, że też często ceny się różnią bardzo między sobą. No i szczerze, nie stać nas na to, żebyśmy kupowali wszystko organik. Jeszcze jedna myśl, jaka przychodzi mi tutaj do głowy, to mijaliśmy po drodze kilka tych drzew z cytrynami, krzewów z cytrynami przy czyimś domu. I teraz tak na babski rozum trochę, na babską głowę, czy przypadkiem, mimo iż nie jest to hodowane gdzieś w środku miasta, przy czasem ruchliwej ulicy, nie jest zdrowsze niż to, co mamy w sklepie, dlatego że wystarczy wyjechać trochę za Los Angeles, w stronę San Francisco, gdzie są ogromne hektary, połacie z uprawami przeróżnych warzyw i owoców i są one pomiędzy drogą międzystanową, gdzie codziennie przejeżdżają setki, tysiące samochodów i tirów, aczkolwiek oczywiście mogę się mylić. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie, jakie jest wasze zdanie na temat jedzenia, no i całego przemysłu bio, czy wierzycie, nie wierzycie, czy kupujecie, czy może waszym zdaniem jest to kolejny przekręt naszych ciężkich czasów, kolejny skam. Jaka jest wasza opinia? Dziękuję wszystkim i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!